Kamil Grudzień, himalajsta i podróżnik, spotkał się z uczniami drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Piotra Firlaja w Lubartowie. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu Góry to fascynujące laboratorium. Jaki jest cel pana wizyty w Lubartowie? Także zostałem zaproszony przez koło, tutaj dokładnie nie pamiętam nazwy, ale osoby te, tak jak pisały do mnie na Facebooku, że interesują się podróżami, ale także wyprawami, więc chciałem opowiedzieć o swoich wyprawach w góry wysokie, Himalaje. Jest pan osobą bardzo aktywną fizycznie. Tak, jestem aktywną osobą fizycznie od 20 lat, w jakiś tam sposób związaną ze sportem. Uprawiałem wcześniej biegi sprinterskie przez bardzo długi okres, 15 mniej więcej lat. Później po skończeniu tak zwanej kariery zająłem się innymi moimi fascynacjami, czyli przede wszystkim górami, ale dalej aktywnie trenuję bieganie, tylko teraz bieganie dłuższe, jeżdżę na rowerze, pływam, siłownia, takie sprawy. Czy to chęć przemieszczania się była impulsem do tego, by wyruszyć w góry? Ja miałem taki plan zawsze, że chcę wejść na 8000, zawsze, no odkąd pamiętam, czyli od małego dziecka postawiłem sobie jakieś cele, które chcę zrealizować. 8000 był jednym z nich i akurat sytuacja się tak poukładała, że bardzo szybko zrobiłem ten progres wysokościowy. Jeszcze 3 lata temu byłem tylko na rysach, a później był Kazbek, 5000 metrów, rok później te Himalaje, więc taki był plan, ale ogólnie bardzo kocham góry i czy to są Bieszczady, Sudety czy Tatry, to uwielbiam być w górach. A chciałam zapytać o osobiste sukcesy. Czy to są właśnie te Himalaje? Czy ja wiem, czy to są sukcesy? Na pewno udało mi się wejść na 8000. Jest to jakiś sukces, ale myślę, że to nie było aż tak bardzo trudne dla mnie, bo byłem dobrze przygotowany fizycznie, sprzyjały mi warunki. No było bardzo to trudne, ale nie wiem, może największe sukcesy przede mną dopiero. Może pan się pochwalić bardzo rzadko spotykaną umiejętnością łączenia metod treningu sportowego i fizjoterapeutycznego. Na czym polega ta sztuka? Znaczy to, co chciałbym dać innym od siebie, no to jak najlepsza pomoc w rozwoju ich zdolności ruchowych, ale także w rozwijaniu różnych problemów zdrowotnych, bo często do mnie trafiają osoby, które chcą tą aktywność fizyczną uprawiać, ale mają pewne problemy zdrowotne wynikające z różnych urazów, na przykład zerwanych więzadeł w stawach kolanowych. Później ten trening musi być przeplatany i metodami fizjoterapeutycznymi, i metodami typowo treningu sportowego, więc ja staram się to łączyć i wydaje mi się, że dobrze mi to wychodzi. Wspinaczka wysokogórska pozwala panu na wykonywanie badań naukowych oraz testów w specyficznych warunkach. Proszę powiedzieć, w jakim celu? Naukowiec ze mnie jest średni, szczerze powiedziawszy, mimo tego, że jestem na studiach doktoranckich. Średni może dlatego, że nie interesuje mnie, tu znowu jakaś taka prosta praca, żebym też nie obraził nikogo, że to jest coś złego, tak, że badanie w laboratorium i siedzenie na miejscu. Nie, są typy osobowościowe, które do tego pasują i też ważną pracę wykonują. I to jest cenne, ale no, mnie ciągnie gdzieś tam daleko, a równocześnie fajnie jest coś też zbadać i badania właśnie w takich warunkach, gdzie jeszcze nikt tego nie robił, w trudnych, no to mnie pociąga w pracy naukowej i na tym to polega, tak? Chciałabym teraz zapytać, czy daleko było panu z Lublina na szczyt? Ale nie mówię tutaj o kilometrach, chodzi mi o poświęcenie, o wyrzeczenia, o samozaparcie. I jeszcze zapytam, czy jest pan bardziej silny fizycznie, czy psychicznie? To gdzieś się łączy. Jak gdyby takie optimum mojego działania i w fizycznym aspekcie, i psychicznym aspekcie. Ja potrafię na przykład bardzo dobrze znieść ciężkie warunki, czyli duże mrozy, kilkudniowe marsze, wielogodzinne. A z drugiej strony, i nie rozchorowuje się na przykład, a z drugiej strony wystarczy, że się zestresuje
tym, że coś w pracy nie idzie, że mi się stosunki gdzieś w rodzinie czy ze znajomymi popsują, nie prześpię jednej, dwóch nocy i zachorowuję, więc trudno jest to stwierdzić. Na pewno lepiej działam w środowisku naturalnym niż w sztucznie wytworzonych środowiskach, często które spotykamy między ludźmi. Jest to dla mnie bardziej naturalne życie w zgodzie chyba z rytmem przyrody. I wtedy jestem silny i fizycznie, i psychicznie. Gdyby zechciał pan powiedzieć, co pana osobiście w górach urzeka najbardziej? Chyba nieograniczona przestrzeń, kontakt właśnie ze środowiskiem. Ja w Himalajach wręcz twierdzę, że to jest kontakt bezpośredni z Bogiem. Taki dystans między tym, co tu się dzieje, a co spotykamy w Himalajach, jest niesamowitym przeżyciem, oczyszczającym, szeregującym wiele spraw, którymi tutaj sobie nie potrafimy poradzić. I za to cenię najbardziej Himalaja, a góry przede wszystkim za tą nieograniczoną przestrzeń i możliwość przeżywania siebie w naturze. Nie wiem, jak to inaczej określić. Po prostu czuję się tam dobrze. Przeczytałam pana wpis na Facebooku. Gdy widzisz tę górę pierwszy raz, przekręca ci się z lekka żołądek. Znacie to uczucie. Tak samo jest przed startem lub gdy widzisz osobę, na której ci zależy, ale nie wiesz, co czuje do ciebie. Proszę powiedzieć, jakie emocje pan przeżywa w sobie wewnętrznie przed wyprawą, przed atakiem na górę? Czy w Himalaje może za każdym razem, jak jedziesz w góry, to za każdym razem widzisz coś nowego, tak przyroda się ciągle zmienia, ale no drugim razem nie było już takiego wow i boom, kiedy pojechałem w Himalaje, ale nigdy nie wiesz, czego się spodziewać, tak? No coś już, masz jakieś wyobrażenie, bo byłeś tam, ale te góry ciągle zaskakują. Moja pierwsza i druga wyprawa były zupełnie różne, mimo że w tych samych górach. Czy w drodze na szczyt nie obawia się pan tego, nie boi się tego, że po prostu zwyczajnie może nie wrócić? Nie bardziej chyba niż wychodząc z domu na co dzień w Lublinie. Dlaczego? Uważa pan, że w górach jest bezpieczniej niż na lubelskich ulicach? Chyba nie jest bezpieczniej. Statystyki mówią, że podczas wyprawy na 8-tysięcznik jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych zajęć na ziemi. Ale to jest też kwestia wiary w to, co przynosi los, co nam Bóg zsyła. I jeżeli coś jest mi pisane, to tak ma być. Także jeżeli wyjdę z domu i wjedzie we mnie samochód, no to tak samo jest to realne, jak spadnie na mnie lawina. Mimo że zagrożenie obiektywnie rzecz ujmując w górach jest większe, ale nie czuję tego bezpośrednio. Czy fakt, że pana koledzy nie zawsze wracają do tego domu, nie jest powodem, dla którego chciałby pan zrezygnować? Nie boi się pan tego, że podzieli los kolegów? Nie, to przed chwilą na to pytanie mniej więcej też odpowiedziałem. Taki, że co nam jest pisane, w głównej mierze jest zależne powiedzmy od tego losu, chociaż ja też wierzę w kreowanie własnej rzeczywistości, czyli mogą te dwa nurty się jakoś przebijać i skłócać, chociaż dla mnie na pewnym poziomie one są uzupełniające się, czyli i my kreujemy własną rzeczywistość i też los nam pewne rzeczy zsyła. Nie boję się. Ludzie giną, tak jak mówiłem, i w górach, i na ulicach. A jeżeli chodzi o nie wejście na górę, to jest tylko nie wejście. Ta góra tam dalej stoi, możemy na nią wrócić kiedyś. I ja nie odbieram tego nie wejścia na szczyt jako porażki, tylko raczej jako naukę, i że coś mi było dane i albo ja wyciągnę z tego lekcję i skorzystam następnym razem, albo na ślepo będę się gdzieś pchał, tak? To ode mnie akurat zależy. Pan mówi, że się nie boi, a rodzina? Pana rodzina? Nie to, że się nie boję, ale pani mówiła, że czy to mnie jak gdyby odpycha, zniechęca. Strach zawsze jest, bo strach jest czymś dobrym, coś, co nas utrzymuje w gotowości. Rodzina pewnie się boi, może nawet bardziej, ale to już trzeba z rodziną rozmawiać.
No ale nie ma tak, że żona mówi, no nie idź, proszę cię, nie idź, bo mam jakąś taką czujkę, że nie powinieneś dzisiaj, teraz, nie w tym okresie, może kiedy indziej. Nie mówiła tak do tej pory. Czyli wspiera pana? Nawet jeżeli by mi odradzała, to też pewnie by mnie wspierała, ale tak, mam bardzo dobry układ z żoną i na co dzień się wspieramy, uzupełniamy i ona na pewno dużo więcej roboty dobrej w domu wykonuje i przy dzieciach i przy samym domu, no a ja gdzieś więcej na zewnątrz działam, może to jest egoistyczne, ale najważniejsze, jak się dwie osoby dogadują i czy to im pasuje. Tak, i to jest dla nas najważniejsze, a kto jak na to patrzy, to szczerze nie interesuje mnie. Droga na szczyt nigdy nie jest łatwa. Proszę opisać, co pan czuje, kiedy już zdobędzie to, co chciał. A, co ja czuję? To też nie jest tak, że zdobędę to, co chciał. Ja staram się, to góra mnie też często puszcza lub nie puszcza. Ja próbuję tam walczyć bardziej ze sobą i ze swoimi słabościami niż z górą. Więc jeżeli ja pokonam swoje słabości i góra mnie puści, to mi się uda wejść. I wtedy, no raz udało mi się wejść na 8000, więc wielka euforia, nie czuję nawet zmęczenia. Chcesz tam jak najdłużej pozostać, ale no trzeba racjonalnie do tego podejść. Krótka chwila, parę zdjęć, nacieszyć się chwilą i lota za przeproszeniem w dół. Także jest to jakieś spełnienie, ale nie przeżywasz tego bardzo, cieszysz się, po prostu się cieszysz i schodzisz. Później dopiero dociera do ciebie to, co udało ci się zrobić. Czyli można powiedzieć, że sukces osiągamy wtedy, kiedy uda nam się wrócić? Nie wiem. To zależy, tak, to zależy dla kogo. Ja się cieszę z tego, że udawało mi się wrócić i to jest dla mnie najważniejsze. Sukcesem jest to, że żyję w zgodzie z sobą i że cały czas się uczę, cały czas gdzieś staram się wytyczać sobie coraz trudniejsze zadania i udaje mi się to realizować. I to są te sukcesy, czyli te małe sukcesy prowadzą nas do dużego. Tak to widzę. Jeszcze chciałam zapytać o przygotowania, bo wiem, że wybiera się pan na Mount Everest. Znaczy mam takie plany, ale czy to mi się uda zrealizować, to nie wiem, bo to przede wszystkim zależy od funduszy. Nie ukrywam, to jest główny cel. Ale też nie będę płakał z tego powodu, jeżeli nie pojadę, bo też nie ukrywam, że nie cieszę się tak samo, jak jadę w Tatry i się wspinam zimą, bo to jest inne przeżycie. Ale jest tyle różnych rzeczy, które można robić nawet w Polsce, nawet w Lublinie, że jak się nam nie uda wyjechać w Himalaje czy coś innego zrealizować, to przede wszystkim cieszyć się tym, co robimy na co dzień. Jeżeli to się udaje robić, to i te większe cele i wyzwania przychodzą do nas i po prostu to płynie sobie.